Jeżeli pierwszy raz będziesz uprawiał ziemniak pod osłonami, niezależnie od jego przeznaczenia, to najbliższy materiał jest dla ciebie. Jeżeli uprawiasz takie ziemniaki, przykrywane czy do folią, czy włókniną, przez lata, to ten materiał jest również dla ciebie. Zobacz, co możesz podkręcić, co możesz zmienić i gdzie robisz błędy. Jeżeli natomiast nie masz ziemniaków, ale zastanawiasz się nad tym, czy w nie nie wejść, bo jest to uprawa dochodowa bo ziemniak wczesny zawsze daje kapitał, to obejrzyj ten materiał po to, żeby zobaczyć z czym musisz się liczyć i jak się do tego po prostu zwyczajnie przygotować, zwłaszcza, że sezon sadzenia ziemniaków, można powiedzieć, dopiero się zaczął. Moi drodzy, w niedzielę będzie dawno obiecywany wykład dotyczący odchwaszczania ziemniaków, które są uprawiane na ziemniaki wczesne, przykrywane ziemniaków pod osłonami. Materiał będzie już dostępny w niedzielę o 8 rano na hektarwiedzy.pl Serdecznie wszystkich zapraszam. Moi drodzy, dzisiejszy zwiastun, a dokładniej ta część gospodarcza, będzie rozwinięciem pewnej myśli. Eee, tutaj bardzo mocno chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy to oglądają. Z mojej strony na początku dziękuję Wam za udostępnianie. Ostatnie treści, które tworzę Biją rekordy zasięgów. I tu nie chodzi o oglądalność, bo ja celebrytą nie jestem, nie byłem, nie będę. Bo na celebrystwo trzeba mieć charakter, trzeba mieć podejście, trzeba mieć kasę i mi na tym po prostu nie zależy. Mam to gdzieś, zależy mi na tym, żebyśmy wiedzieli, gdzie stoimy. Zależy mi na tym, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Proszę o udostępnianie wszystkich jak zawsze, ponieważ doskonale wiecie, że wiele materiałów tworzonych przeze mnie po prostu zwyczajnie ma. Może niecięte zasięgi, ale jest mało popularne, bo to nie jest rozrywka, to nie są igrzyska, to jest po prostu treść, a treść w przeciwieństwie do rozrywki po prostu się nie sprzedaje. Dzisiaj chciałem bardzo nacisnąć na dwa aspekty. Na to, że niestety stało się jak się stało, to co powiedziałem, czyli jak zwykle my, jako sektor rolniczy, zaspokoimy się ochłapami. Co to znaczy? W ostatnich kilku dniach doszło do porozumienia między naszym sektorem rolniczym, a strukturami decyzyjnymi w kraju, czyli strukturami państwowymi, w wyniku czego mamy otrzymać rekompensaty do kwestii strat związanych z importem zboża. I nie tylko zresztą zboża, ale głównie produktów pochodzenia roślinnego. To, co mówiłem jakiś czas temu, że My, jako rolnictwo, niestety jesteśmy po prostu jak sieroty. Wybaczcie za określenie, ale zawsze powtarzam, że szczerość jest ważniejsza niż populizm. Dlaczego jak sieroty? Dlatego, że mm, zaspokoimy się ochłapami e, polegającymi na tym, że dostaniemy rekompensaty finansowe i oczywiście lepsze to niż nic. Tylko drodzy rolnicy, drodzy konsumenci, czy to zmienia postać rzeczy, że te produkty nadal będą przychodziły do Polski? Nie. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda z boku tak, jest sobie dwóch ludzi, dam wam przykład, bo ostatnio bardzo dobrze powiedzieliście, że pamięciarku przykłady są najlepsze, ponieważ wtedy docierają do wszystkich, nawet tych, którzy się mało interesują. Jest dwóch ludzi, jeden bije drugiego, jeden leje, drugi dostaje, ten, który dostaje mówi stop, ty mnie bijesz, mnie to boli, ja chcę zadośćuczynienia. Kłóci się, kłóci, kłóci, w pewnym momencie ten, który go bije, mówi no dobra, to masz tu ode mnie stówkę za to, że Cię pobiłem, za to, że masz siniak, za to, że Cię boli, ale uważaj, ja tą stówkę Ci daję i nadal będę Cię bił po nerkach, po brzuchu, nadal będę Cię kopał, dobra? Ten, który dostaje ciosy, mówi no dobra, ale daj tą stówkę. Wiecie, ten przykład to jest to, co teraz się dzieje. Rolnictwo dostanie kasę, nasz sektor dostanie rekompensaty, ale my nadal dostajemy w pierdol. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie powiedział, że zablokujemy importowarów ze Schodu. Nie. Nadal. Mało tego. Teraz w ogóle jest jeszcze lepiej, ponieważ nie będzie można e, rolnikom, nie będą mogli rolnicy występować i mówić, że chcemy więcej, bo stracimy na wizerunku. Nie będzie można powiedzieć, że mamy nadal pretensje, bo ktoś wyjdzie w telewizji i powie zobaczcie, a ci, a, ci, a ci rolnicy są w ogóle pazerni i zachłanni. My im daliśmy kasę, a oni się jeszcze rzucają. Wy nie dostaliście nic, oni dostali, i zobaczcie, co się w ten sposób genialnego dokonuje. Zwiększa się podział społeczny. Dziel i rządź, pamiętacie? Daliśmy się, i dajemy się wetknąć na widelec. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, że w tym momencie wszyscy ludzie, którzy nie są rolnikami, będą mieć słusznie do nas pretensje, że my dostajemy kasy i nadal narzekamy. Pomyśleliście drodzy rolnicy i konsumenci również, co się wydarzy po żniwach? Kiedy żniwa będą w Polsce, ale również i za granicą wschodnią. Pomyśleliście, co się wydarzy w sytuacji, gdy będą nowe zbiory, gdzie jeszcze nadal ze starymi nie mamy co zrobić? Nie. Bo dla rolnika w Polsce błędnie liczy się tylko tu i teraz. Tak jesteśmy nauczeni, tak nas wychowano i jest to ogromny błąd. Ja zawsze powtarzam. Zamiast dostawać tą stówkę z tej historii, ja wolę być przestać bity. Ja wolę, że przestał mnie ktoś bić. Bo ja tą stówkę... To sobie wypracuje. Wystarczy, że ktoś nie będzie mnie bił po nerkach, po brzuchu, nie będzie mnie kopał. Tak właśnie mamy myśleć. W ten sposób. A dlaczego się robi inaczej? Dlatego, że zamknięto nam gęby porozumieniem, ale nikt nam nie obiecał, że zaprzestanie się udział. W normalnym układzie powinno być tak, że ja przestaję być bity i dostaję stówkę jako odszkodowanie. To jest układ prawidłowy. Ktoś powiedział: Dobra, przepraszam, przyznaję się do błędu, niepotrzebnie wprowadziliśmy pojęcie zboża technicznego, niepotrzebnie zgodziliśmy się na zdjęcie cła, niepotrzebnie zgodziliśmy się na pewne kwestie. Macie tu rekompensaty, my sobie gdzieś tam to wypracujemy. Od tej pory nie będzie już tego incydentu, nie było tematu, wracamy, e, działajmy wspólnie, razem, bo jak wy zarabiacie, to i rząd zarabia, w sensie państwo ma większe pieniądze i tak dalej. To jest układ optymalny, nie idealny, optymalny. A tymczasem co słyszymy? Słyszymy, że Komisja Europejska przedłuża bezsłowy kontyngent na import towarów za wschodniej granicy do Polski. I oczywiście Czarek, ktoś powie, po cholerę to gadasz, przecież to nic nie zmieni. Mamy taką fajną sytuację obecnie w Europie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, tutaj szanowni konsumenci mówię, do Was również, że cała Europa płonie w sektorze... Społecznych protestów. Rolnicy w 11 krajach po prostu wyszli na ulicę i naprawdę są sfrustrowani. I oczywiście mają rację, dlatego że to, co się dzieje w Europie, to jest po prostu absurd. My w Polsce jesteśmy specyficznym narodem, ponieważ im się nas mocniej dogniata, tym więcej siedzimy w domu. Pokazaliśmy wiele razy już, że niestety mm, władza nie musi nas szanować. Pokazaliśmy wiele razy, że nie chodzi tutaj o ten czy o wcześniejsze władze, żeby była jasność, to nie jest dyskusja polityczna, tylko pokazaliśmy bardzo wiele razy jedną rzecz, że 6 milionów ludzi nie potrafi mieć wpływu na garskę, e, która zasiada w danym okresie, w danym czasie, w danym, w danym momencie e, w parlamencie i stanowi władzę. Prawda? Jak to możliwe? Mam na to swoje zdanie, ale musiałbym Ci powiedzieć bardzo wiele przykrych słów. Które pewnie zostałyby wycięte i wycenzurowane, czy ocenzurowane. Dzisiaj chcę powiedzieć jedno: Miałem i mam zupełnie inne zdanie na temat tego, w jaki sposób sektor rolniczy może się w Polsce odnaleźć. Uważam, że wszelakie protesty i ochłapy w formie rekompensat to jest tak naprawdę zapychanie nam gęby. Czym? Papierkami, tak? Bo póki co mamy jeszcze w Polsce warutę w wydaniu papierowym. E, czy to jest dla nas dobre? Absolutnie nie, ponieważ to jest układ, w którym mamy sobie, jako rolnictwo, łódź, która przecieka. I my, zamiast załatać dziury, wylewamy wiadrem wodę. Efekt jest tego taki, że się narobimy, a woda będzie cały czas. Dlaczego? Dlatego, że my nie skasowaliśmy przyczyny, łagodzimy tylko skutki. I tutaj zwracam się do wszystkich, którzy mają inne zdanie: zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na pytanie. Co jest najgorsze w tej sytuacji, która trwa obecnie? To nie jest to, że ten towar przychodzi, to są relacje biznesowe, które powstają na lata. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę, żeby pojechał na granicę i zobaczył, jakie magazyny na granicy polsko-ukraińskiej powstają. Ja mam od Was tą informację, od Was, drodzy rolnicy, którzy mieszkacie na Zamośćczyźnie i nie tylko. Za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś uważa, bo trafiły się ostatnio trzy takie śmieszne komentarze. Swoją drogą, mówiąc do tych ludzi, którzy to napisali, po prostu jak wam nie wstyd, że nie macie pojęcia, co piszecie. Komentarze o treści, panieczarku. a co raptem tego zboża do tej Polski weszło w stosunku do innych lat? Tych wszystkich z Państwa, którzy robią krecią robotę i piszą takie komentarze, proszę o jedno, przyjedźcie do mnie, pojedziemy na Zamojszczyznę, objeździmy z rolnikami firmy, które skupiły ten towar, zobaczycie to wszystko, i to wszystko nagramy i puścimy w sieć, żebyście zobaczyli, jakie brednie piszecie. Bo ja rozumiem, że być może ktoś Wam za to płaci. Ja rozumiem, że jest to dla Was niewygodne, bo być może należycie do jakiejś partii politycznej czy do czegoś i po prostu jesteście do tego zmuszeni. Ale jeżeli macie pisać głupoty, to proszę lepiej się w ogóle nie odzywajcie. Dlatego, że po pierwsze, hmm, nakładacie na siebie jarzmo wstydu i kłamstwa, po drugie, tak naprawdę te wasze pojedyncze komentarze i tak nic nie działają. Dlatego że życie w kłamstwie, yy, wybaczcie, ale dla mnie jest to po prostu hańba, to jest szorowanie po mule własną osobą. Więc macie prawo się odzywać, bo żyjemy w kraju, gdzie każdy ma prawo pisać komentarz, ale ja wam tylko przypomnę, że kłamstwo ma krótkie nogi i daleko tak nie zajedziecie. Idźmy proszę dalej. Dlaczego jest ten dzisiejszy mój wywód, dlaczego jest cała ta, ta sytuacja? Dlatego że uważam, że, yy, tutaj, tutaj zwracam się głównie do naszego sektora, sektora rolniczego. Uważam, że tak naprawdę my nadal nie rozumiemy, że naszą przyszłością jest inny sposób organizowania się. Naszą przyszłością nie są protesty. Naszą przyszłością jest jedność. Dlaczego? Dlatego, że po to kolejne wszystkie władze w Europie doprowadzają do rozłamów społecznych, naszczuwają grupy społeczne jednych na drugich, bo wiedzą, że największym wrogiem jest jedność narodu. Dam wam taki przykład: 6 milionów ludzi w kraju takim jak Polska, bo to jest sektor rolniczy i okołorolniczy, tak, to jest ogromna siła wyborcza. My mamy rok wyborczy i widzimy jasno i wyraźnie jedną rzecz, że każdy ma nas w dupie. Dlaczego? Bo każdy wie, że i tak ta partia weźmie tych parę procent głosów z rolnictwa, ta partia weźmie tych parę procent, ta partia weźmie tych. Finalnie, ja już kiedyś o tym mówiłem, zobaczcie, że nie ubliżając żadnej grupie społecznej, ale żyjemy w kraju, gdzie poszczególne partie czy też władze Boją się bardziej mniejszych grup społecznych, takich jak chociażby lekarze, takich jak chociażby, chociażby pielęgniarki, takich jak chociażby górnicy, niż nas rolników. Ale to nas jest więcej. Tylko problem z nami polega na tym, że nas się łatwo dzieli. Dlaczego? Bo tak było zawsze. Zobaczcie, ile ludzi przy stołach nieraz daje się po mordzie, bo ten wierzy w tych, a ten wierzy w tych. A dlaczego my się dajemy w to wszystko zakręcić i zaszczuć? Dlatego, że myślimy krótko. I dzisiaj wiem, że niejednego to obrazi, za to Was przepraszam, ale ktoś to w końcu musi powiedzieć. Przestańmy być ciągle jak i osły. Zacznijmy się jednoczyć, zacznijmy mówić i działać wspólnym głosem. Dlaczego? Dlatego, że wtedy doprowadza do sytuacji, że wszyscy się z nami muszą liczyć. Muszą. Ja Wam wielokrotnie mówiłem, że wylewanie gnojówy, wożenie obornika na ronda, wysypywanie jabłek czy półtóż wieprzowych w środku miasta – to tylko burzy nas wizerunek. Dlaczego? Dlatego, że liczy się tak naprawdę skutek, jaki osiągniemy, a nie sposób. My, ja już kiedyś o tym mówiłem, wiecie, kto byłby najgroźniejszy w Polsce? Najgroźniejszy byłby człowiek, który byłby jeden, byłby nieprzekupny i słuchaliby go się wszyscy rolnicy z poziomu, co mamy teraz zrobić. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że jeden człowiek powoduje, że tak naprawdę on wspólnie z Grupą rolników byłby w stanie doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy działamy jak jedność, jesteśmy jak monolit, czyli jako nierozerwalna całość. Nie da się nas w tym momencie podzielić, a my wiemy, co mamy robić. Daleko jeszcze nam do tego, ale może ktoś kiedyś to zacznie, może moje dzieci dożyją tych czasów, gdzie w rolnictwie będzie jedność. Zawsze powtarzam: jedność nie polega na tym, że wszyscy się lubimy, ale jedność polega na tym, że wszyscy wiemy, że musimy działać razem. Bo podzieleni. Jesteśmy po prostu słabi. Jak mamy zadymę w szkole, tak? To kto będzie silniejszy? Grupka osób, która nie lubi się, ale chłopaki tłuką jednego, jakiegoś tam wroga ze starszej klasy, prawda? Czy wszyscy w pojedynkę rozgrywani? Spójrzcie na to w ten sposób. Gdy kilka lat... <laughs> Boże, kilka miesięcy temu, wybaczcie, przejęzyczenie. Gdy kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na szkoleniu, na szkoleniu Hektara Wiedzy, tym pierwszym w historii, które ja robiłem, które było 5 listopada 2022 roku. Dla niewtajemniczonych, powiem, że na Facebooku są zdjęcia, możecie zobaczyć. Gdzie było nas bardzo dużo, bo było nas 500 osób z całej Polski. To wiecie, co ja tam zobaczyłem na tym szkoleniu, zobaczyłem jedność. Ja byłem najbardziej dumny z tego, że my wszyscy się spotkaliśmy. Że mimo tego, że każdy. Ee, Mało kto się znał, prawda? Bo byliśmy z całej Polski od Szczecina po Wodchalej i tak dalej. Ludzie wszyscy słuchali, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. Ludzie z całej Polski, gdzie piękne to było, gdzie siedzi człowiekiem w pańczarku. Ja w życiu nie przepuszczałem, że wokół mnie będą ludzie z innego województwa, innego powiatu, bo nie wiedziałem, że my wszyscy mamy te same problemy. Myślałem, że tylko my mamy tak ciężko, myślałem, że tylko my mamy problem czy z tymi przepisami, czy z tymi, z tymi warunkami, a okazuje się, że te chłopaki mają to samo. Zobaczyłem tą jedność. Tą po prostu jedność. Gdy często e, e, pytacie mnie, panie Ciarku, no dobrze, ale m, dlaczego na przykład pan nie ma sklepu? Tak? Z chemią, tak? Dlaczego na przykład pan nie idzie w tą stronę? Czemu nie e, zakładamy, nie wiem, jakiejś partii, bo już o to były pytania. Dlatego, że nie tędy droga. Nam to jest po prostu niepotrzebne. My potrzebujemy własnego zaufania do siebie i takiej wiary w to, że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, siedzimy w jednym zawodzie, w sektorze rolniczym. I teraz nasza jedność ma polegać na tym, że po prostu sobie wzajemnie ufamy, pomimo że często możemy się nie lubić. Gdy trafiają się nieraz pojedyncze głosy, pańczarku, hmm, dlaczego portal jest płatny, nie? dlaczego tam nie ma reklam, dlaczego na przykład nie może mieć tą stronę, byłoby nas więcej. Bo moi drodzy, obecny abonament na portalu za dostęp do treści. Przypomnę, że powiem wprost, w przeliczeniu z abonamentu z dostępu rocznego to jest 14 zł z hakiem na miesiąc. Te 14 zł na miesiąc to jest cena za niezależność. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oparlibyśmy portal na reklamach, to bylibyśmy zależni od tego, że możemy mówić tylko to, co się komuś podoba, bo inaczej nie ma reklamodawców. A jak nie ma reklamodawców, to portal upada. Dlatego, że jego utrzymanie, tworzenie, prowadzenie to są koszta. Ostatnia aplikacja, która jest obecnie według Was najlepszą aplikacją rolniczą w Polsce pod kątem aplikacji z dostępem do wiedzy, bo tak napisaliście, to też są ogromne wydatki w sektorze IT. I teraz zobaczcie. Kto robi lepiej? My, gdybyśmy weszli w temat reklam i bylibyśmy zależni, bo musielibyśmy gadać tak, żeby do nas przychodzili reklamodawcy? Czy my dzisiaj to, co robimy, jest lepsze? Gdzie ja mówię wam prawdę, wy piszecie w komentarzach prawdę, wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem i nie patrzymy na nikogo, wiecie dlaczego? Dlatego, że nie musimy. Bo ja ufam wam, a wy ufacie mi i ufamy sobie nawzajem. To powoduje, że jesteśmy silni, wiecie dlaczego? Dlatego, że niezależność jest największą siłą w Polsce. Bo niezależność powoduje, że nie musimy się nikogo słuchać, nie musimy nikomu wchodzić w tyłek, możemy sami się wspierać. I to jest właśnie to. Aplikacja ta nowa, która, którą zbudowałem do zamówień, prawda? O nazwie Hektar Farmer po co powstała? Po to, żebyśmy się jednoczyli, po to, żebyśmy działali razem, po to, że my, coraz więcej, coraz bardziej, jako sektor rolniczy, wiemy, co chcemy. Wiedza, którą mamy wspólnie dzięki sobie nawzajem, czyli wy piszecie, ja piszę, ja tworzę materiały, wy dopowiadacie w komentarzach, ta wiedza ma nauczyć nas, co mamy stosować. Aplikacja Hektar Farmer ma nas nauczyć, gdzie mamy kupować. Ma nam pozwolić do, do, dojść do lepszych fachowców. Mamy narzędzie do tego, żeby kogoś pochwalić, dając mu dobrą opinię jako doradcy, handlowcy, jako firmie. I mamy narzędzie, żeby kogoś nie skrytykować, ale żeby komuś trochę przytrzeć nosa, bo nas oszukał, a więc ostrzec innych rolników. To powoduje, że stajemy się bardzo silni i bardzo groźni dla ludzi, którzy nie chcą naszego polskiego rolnictwa jako rolnictwa silnego. Spójrzcie na to właśnie w ten sposób. Popatrzcie na to, że największym, naszą, a największym naszym aspektem to jest nasza liczebność jako rolnictwa połączonego z jednością, tak? I połączonego ze wspólnym działaniem. Wtedy jesteśmy naprawdę silni. A gdy jesteśmy silni, to możemy coś zrobić. Bo dzisiaj wygląda to tak, że jedni mają 10 hektarów do 33, 500 czwarti 1000. Każdy z nas jedzie na tym samym wózku, bo dosięgają wszystkich i dużych, i małych rolników obniżki cen naszych płodów, podwyżki cen towarów, które musimy kupić. Wszystkich dosięga to w ten sam sposób, bo podwyżka jest taka sama: i dla małego, i dla dużego. I my wszyscy mamy te same problemy, a mimo to dajemy się wkręcać, dajemy się dzielić i tak naprawdę można powiedzieć wprost, dajemy się rozgrywać. Bo prawda jest taka, że te ostatnie wsparcie finansowe to jest kolejny etap rozgrywki, tak? Ktoś się liczył z tym, że przyjdziemy po tą kasę i my ochłapy dostaniemy, a towary ze wschodu nadal będą szły. Chcę powiedzieć, że marzy mi się rolnictwo. W którym będzie jedność ponad podziałami. Marzy mi się rolnictwo, które nie będzie widziało szansy w tym, że będzie na okrągło musiało wychodzić, to tylko które w tym pewnym momencie powie: Stop! Nie i koniec. Nie, bo się nie zgadzam. A jeżeli nie posłuchacie, to użyjemy siły. Takie rolnictwo mi się marzy w tym kraju. Dlatego, że jestem Polakiem i chcę żyć w kraju, gdzie Polacy karmieni są polską żywnością. Jeżeli to jest frajestwo dla kogoś, to proszęcie, człowieku, nie oglądaj mnie. Bo ja zawsze powtarzam. Nasz kraj, nasze jedzenie, nasza ziemia i koniec. I tu nie ma dyskusji. I dlatego proszę pamiętajcie, naszą siłą jest, jest jedność. Wszystko, co robię przez ostatnie kilka lat, całe zbudowanie struktura, struktury Hektar Wiedzy, to jest tworzenie w dużej mierze jedności. Ta niezależność, to, że przez ten czas, od samego początku, po co wam niezależność, dlaczego wam powiedziałem, że będę się starał, żeby nie było reklam tego wszystkiego i tak dalej. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, ponieważ niezależność to siła. Nie tylko ja tak robię. W innych sektorach gospodarczych ludzie, którzy tworzą pewne rzeczy, tworzą przekazy, tworzą szkolenia itd. i tak dalej, ci ludzie też już to zobaczyli. Są już w Polsce ludzie, którzy wiedzą, że największą siłą jest niezależność. I niezależność plus jedność równa się realny wpływ na to, co i jak. I dzisiaj, wszystkich, którzy to wysłuchali, którzy to obejrzeli, proszę udostępniać ten materiał. Zwłaszcza dla ludzi, którzy zajmują się rolnictwem. Jeżeli. Nie macie sami gospodarstwa, ale znacie ludzi, którzy mają rolnictwo, macie z nimi kontakt? Powiedzcie o czymś takim, dlatego że my musimy nauczyć się wspólnie działać, bo jesteśmy za bardzo rozgrywani, za bardzo zachowujemy się trochę w sposób przewidywalny, za bardzo można nas kupić, a nie tędy droga. Ja Wam już kiedyś powiedziałem: zamiast dostawać rekompensaty i dalej być bity, ja nie chcę finalnie ani tej rekompensaty, ani nie chcę być bity. Ja chcę, jako sektor rolniczy, pracować, zarabiać, utrzymywać swoją rodzinę, żywić ten naród, i koniec dyskusji. Nie ma lepszego rozwiązania. Po prostu nie ma i koniec. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to się człowieku po prostu wyprowadź. Idź sobie do kraju, gdzie jest inaczej, dlatego że my jesteśmy u siebie. Po prostu jesteśmy u siebie. Jakkolwiek to brzmi, ja stoję w tym momencie na polskiej ziemi, na polskim polu, które należy do polskiego rolnika. I tego życzę sobie, tego życzę Wam, tego życzę swoim dzieciom, wnukom i kolejnym przyszłym pokoleniom. Bo świat już nieraz miał zaburzenia, a finalnie zawsze najlepiej być u siebie. Tyle w temacie. Czy masz folię? Czy masz włókninę? Czy masz pola gleby ciężkie? Czy masz pola gleby lekkie? Czy masz doświadczenie duże czy małe? Czy masz odmiany wrażliwe na metry buzynę? Czy też nie. Ten wykład będzie właśnie dla ciebie. Dla wszystkich, którzy uprawiają ziemniaki. Nawet dla tych, którzy nigdy nie myśleli, żeby robić tak, ponieważ być może ten materiał złamie trochę Twojego stracha w aspekcie wczesnych upraw, wczesnego ziemniaka. Obejrzyj koniecznie, zobacz, zadaj pytanie, dostaniesz odpowiedź, zwłaszcza mając nową aplikację mobilną do portalu Hektar Wiedzy. Moi drodzy, tyle ode mnie. Dzisiaj. Widzimy się w niedzielę o 8 rano, jestem dostępny dla wszystkich na portalu na hektarwiedzy.pl, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam.